Hej, tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam świetny przepis dla wszystkich tych, którzy eliminują gluten ze swojej diety. Wiem, że spora część z Was odwiedza mój kanał, mojego bloga, Instagrama i wszystkie kanały społecznościowe z uwagi na fakt, że tworzę przepisy bezglutenowe. Wiem, że wiele z Was ma nietolerancje i alergie, zatem dziś kolejny przepis dla Was. Dziś zajęłam się krokietami. Krokiety kojarzą nam się zazwyczaj z smażonym naleśnikiem, który ma w sobie nadzienie, następnie jest zawijany, obtaczany w jajku, następnie panierowany w bułce tartej i ponownie smażony. Cóż, krokiety przygotowane w tradycyjny sposób nie należą do tych najbardziej dietetycznych i zdrowych. Dlatego dziś pokażę Wam, jak wykonać troszeczkę odchudzone i ulepszone krokiety. Bazą będą naleśniki bezglutenowe z mojego kanału, które już wcześniej tutaj pokazywałam Wam. Następnie nadzienie, to może być naprawdę nadzienie takie, jakie lubicie. Wiem, że wiele osób lubi kapustę z grzybami, niektórzy nawet robią krokiety na słodko. Ja dzisiaj troszeczkę sobie pomogę i wykorzystam już gotowe nadzienie. Wykorzystałam świetną mieszankę wegańską firmy Frosta. Jest to połączenie ryżu, mango, ananasa, pędów bambusa, kasztanów wodnych i przeróżnych rzeczy. Wszystko jest doprawione mlekiem kokosowym i curry. I możecie się zastanowić, dlaczego, skoro ja jestem taka biegła w kuchni, to dlaczego w ogóle używam gotowego nadzienia? Jest kilka powodów. Pierwszy z nich jest taki, że po prostu chciałam, żeby to był przepis ekspresowy. Możecie wykorzystać praktycznie dowolną mieszankę, jaką chcecie. Ja tą Wam szczerze polecam, bo jest pyszna. A numer dwa to jest to, że chcę wspierać firmy, które wychodzą naprzeciw weganom i wychodzą naprzeciw osobom, które stosują dietę roślinną. Szczerze mówiąc, gdy zobaczyłam ten produkt w sklepie, byłam po prostu w szoku totalnym, że jest taka po prostu opcja dla wegan. Więc jeśli jeszcze nie słyszeliście o tych mieszankach Frosty, są jeszcze inne dostępne smaki, więc koniecznie zerknijcie na to. Dobra, teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Więc zaczynam od przygotowania naleśników. Jest to uwielbiany przepis przez wielu z Was. Łączę mąkę owsianą, bezglutenową, mąkę ryżową, dodaję wodę oraz mleko sojowe. Dodaję również zmielone siemię lniane, trochę soli. Wszystko dokładnie mieszam przy pomocy łyżki i odstawiam na 10 minut. To jest bardzo ważne, żeby odstawić na 10 minut, żeby siemię lniane po prostu wchłonęło tą wodę, tak samo mąki, i wtedy dopiero będziemy blendować. W tym czasie możecie przygotować Wasze nadzienie, może macie już gotowe, albo chcecie wykorzystać to, co ja wykorzystałam. Szczerze Wam polecam, ponieważ kombinacja tego mango, ananasa, kasztanów wodnych i bambusa, naprawdę byłoby ciężko, żeby kupić te wszystkie składniki, żeby zrobić sobie takie danie z takich dość, powiedzmy, premium składników. To więc ja po prostu dodałam dosłownie dwie łyżki oliwy i podsmażyłam ten ryż. To potrwało naprawdę dosłownie kilka minut i nadzienie do krokietów było gotowe, więc to jest naprawdę mega przyspieszenie czasu. Dodałam do mojego nadzienia jeszcze trochę ciecierzycy, ponieważ miałam i stwierdziłam, że może wtedy jeszcze będzie bardziej konkretnie, wiecie, to białko i tak dalej. W tym czasie, gdy przygotowałam to nadzienie, minęło już 10-15 minut, wtedy zblendowałam ciasto na naleśniki i wiele z Was się pyta w ogóle, dlaczego nie zblendować na samym początku tego ciasta. Otóż nie możecie tak robić. Musicie odczekać i dopiero potem zblendować. Gdy siemię lniane pochłania wodę, tworzy taką bardzo niejednorodną, niejednolitą konsystencję i trzeba po prostu to zblendować, żeby była bardzo taka lejąca i bardzo gładka. Siemię lniane po prostu tworzy taką grudkowatą konsystencję, więc zblendowanie przed smażeniem jest jak najbardziej niezbędne. Dobra, jeśli już zblendowaliśmy nasze ciasto, możemy smażyć naleśniki. Ja po prostu wylewam troszeczkę oliwy na patelnię, dobrze ją rozgrzewam, wycieram ten olej tak, żeby po prostu patelnia była troszeczkę pokryta, taka delikatna warstewka, i następnie wylewam ciasto i po prostu smażę tak, jak widzicie. Naleśniki w ogóle nie przywierają, nic się z nimi nie dzieje, ładnie się odwracają, przewracają na drugą stronę, więc jest to przepis idealny, z którego jestem ogromnie
dumna. Więc jeśli nie próbowaliście jeszcze moich naleśników, no to koniecznie musicie nadrobić zaległości. Dobra, gdy naleśniki są już usmażone, wtedy wykładam kilka łyżek nadzienia, no i zawijam. Każdy może mieć własną metodę zawijania krokietów. Pamiętajcie o tym, że z kuchnią, ogólnie z gotowaniem, jest jak ze sportem. Trening czyni mistrza, więc nie przejmujcie się, jeśli pierwszy krokiet Wam nie wyjdzie, jeśli coś Wam tam wyleci i tak dalej. Ważne jest to, że jeśli już zwiniecie swojego krokieta, tak jak ja Wam pokazuję, będziecie go mocno trzymać, żeby się po prostu nie rozwalił. Ok, więc gdy macie już zawinięte te krokiety, wtedy każdego z nich należy namoczyć w cieście, żeby następnie zapanierować. Ja moje ciasto przygotowuję w ten sposób, że mieszam mąkę ryżową z wodą. Na każdą jedną łyżkę mąki ryżowej przypadają 3 łyżki wody. Wszystko dokładnie mieszam, żeby nie było żadnych grudek, no i ciasto jest gotowe. I praktycznie tylko namoczę tego krokieta. Pamiętajcie, żeby bardzo mocno go trzymać, żeby Wam się z żadnej strony nie wyślizgnął, bo wtedy nadzienie się wysypie. No i wtedy panieruję. Panierować możemy praktycznie w czymkolwiek chcecie. Ja używam takiej panierki z ciecierzycy, która jest ogólnie dostępna w wielu sklepach. Możecie też wykorzystać otręby, jeśli możecie je jeść. Możecie no, praktycznie zrobić panierkę z czegokolwiek, co możecie. Nawet fajne są wiórki kokosowe, jeśli chcecie trochę bardziej jeszcze egzotyczną wersję, albo na przykład bezglutenową bułkę tartą, jeśli jesteście człowieczkami bez glutenu. No i wtedy takie już ładne, zapanierowane krokiety wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i pieczemy 15 do 20 minut. Jeśli chcecie, by one były bardzo mocno przypieczone, potrzymajcie trochę dłużej, ale z pewnością trzeba po prostu zerkać na nie od czasu do czasu. Chodzi nam tylko o to, żeby ta skórka, żeby ta warstwa pierwsza panierki była bardzo chrupiąca. Możecie również usmażyć Wasze krokiety, wtedy będą może trochę mniej fit i tak dalej, ale będą też spoko, jeśli po prostu chcecie wybrać taką opcję. Więc jak widzicie, jest to naprawdę prosty przepis i wierzę w to bardzo gorąco, że każdy sobie poradzi, więc dajcie mi znać w komentarzach, jak się podoba Wam mój pomysł na fit krokiety. No i oczywiście, jeśli przetestujecie przepis, zróbcie koniecznie zdjęcie i wstawcie je pod przepisem w komentarzach na moim blogu. Jak wiecie, jest to dla mnie najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić. To mi daje przeogromną satysfakcję, gdy widzę Wasze fotki. Więc jeśli chcecie sprawić, by na mojej twarzy pojawił się uśmiech, no to jest to bardzo proste. Dobra, trzymajcie się cieplutko i ja trzymam za Was kciuki, żeby Wam wyszły te krokiety i widzimy się następnym razem w następnym filmie. Jak zwykle polecam Wam zerknąć również na moje pozostałe filmy, wejść na mojego bloga, zakupić moją książkę Wegańskie Słodycze, jeśli jeszcze jej nie posiadacie. No i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!